Ale przeczytajmy najpierw cztery wersety od 9. Przyjście człowieka bezprawia dokona się zgodnie z działaniem całej mocy szatana. Towarzyszyć mu będą znaki i fałszywe cuda. A w przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. Właśnie dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa. Czyni to, aby uwierzyli kłamstwu i aby przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. Przyjście człowieka bezprawia. Jak już wiemy z poprzedniego wykładu, wiemy, że będzie to człowiek. Przyjście człowieka bezprawia. Podobnie będzie to ktoś podobny do Jezusa, tylko że będzie działał zupełnie w innym duchu. Tym kimś będzie antychryst i będzie tym przeciwieństwem naszego Chrystusa. Dokładnie tak jak Chrystus przyszedł na ziemię, aby wykonać Bożą wolę, tak przyjdzie antychryst, aby wypełnić wolę szatana. Będzie to inaczej mówiąc szatan objawiony właściwie w postaci człowieka. Ambicją szatana jest być podobnym Bogu pod względem władzy i siły. Nad tym pracuje on dniem i nocą, z wszelką mocą, jaką posiada. Jak mówi nasz poprzednie wersety, drugi list do Tesaloniczan i czwarty werset tego drugiego rozdziału, będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem. Zamiarem szatana jest zastąpić Boga i pośle on antychrysta jako narzędzie, by tego dokonać. Więc antychryst, człowiek bezprawia, ma za zadanie zaprzeczać potrzebom ludzi w podążaniu za Bogiem. Ma twierdzić i ma nas przekonać do tego, że to on sam jest księciem tego świata. Więc antychryst, który działa już, ale jeszcze nie przyszedł, który działa już, będzie tłumił i gasił tą tęsknotę. I co mówi werset 9, będzie dokonywał, użyje całej mocy. Towarzyszyć mu będą znaki i fałszywe cuda. Co to znaczy fałszywe cuda? One wcale nie będą fałszywe. W sensie istnienia samego w sobie będą prawdziwe, czyli jeżeli miałby się pojawić ogień, to się pojawi ogień. One nie będą autentyczne w sensie działania, będą oszukańcze w tym sensie, że nie będą pochodziły od Boga. Jak mówi objawienie w 13 rozdziale, werset 13 i 14, bestia ta dokonywała wielkich znaków, na oczach ludzi zsyłała nawet ogień z nieba na ziemię. Za pomocą tych znaków, które dano jej możliwość czynić, wobec pierwszej bestii zwodziła ona mieszkańców ziemi. Namówiła ich nawet, aby wykonali podobiznę bestii, która miała ranę od miecza, a mimo to ostała się przy życiu. Cuda wskazują na coś ponadnaturalnego, na coś totalnie niecodziennego i dlatego warto w tym miejscu podkreślić, że one również mogą mieć pochodzenie szatańskie. Mateusza 24:24. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, o ile można, aby o ile można zwieść wybranych.
Czy świat jest gotowy zaakceptować posłańca szatana jako Pana? Czy to możliwe, by świat, w którym teraz żyjemy, doszedł do takiego stanu? Myśl o czasach ostatecznych, pomimo że jest straszna, bo to będą straszne czasy, nie dla wszystkich, ale będą straszne czasy, nie musi wcale budzić w nas lęku. Więc zastanówmy się, jak najlepiej przygotować się na ten czas. Jak najlepiej przygotować się na dzień, w którym spotkamy Pana, żeby się nie bać tego, żeby właściwie najlepiej to zwiać. A jest taka akcja, jest taka możliwość, że razem z pochwyceniem nas to wszystko ominie. Werset 10. Chciałbym zacząć od faktu właściwie, od prawdy. Tego, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Duch, który teraz rządzi na tym świecie, to duch Antychrysta, który już od pierwszych właściwie dni, od powstania zboru w Efezie, ten duch nie uznaje. Może przeczytamy. To jest list Jana. 4 rozdział. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, które pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób. Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, jest z Boga. Jezus przyszedł w ciele. Co to znaczy? Jeżeli wierzymy w to, co jest napisane w Słowie Bożym, ja wierzę, to wiemy, że Jezus miał takie same ciało, taką samą krew, jaką i my mamy dzisiaj. Jezus również miał chęci, miał i pożądliwości w ciele, był tak samo kuszony, tak samo musiał walczyć, by trzymać się z dala od grzechu. Miał Ducha Bożego, który go prowadził oraz otrzymał siłę i pomoc od swojego Ojca w niebie. Dzięki swojemu życiu uczynił to osiągalnym także dla nas. I dlatego dzisiaj możemy go naśladować na tej drodze, którą otworzył poprzez ciało, a która prowadzi z powrotem do Ojca. Uznanie tego faktu oznacza, że musimy coś czynić. Musimy podjąć tę samą walkę, jaką Jezus toczył przeciwko grzechowi, który mamy w naszej ludzkiej naturze jako rezultat upadku grzechu w ogrodzie Eden. Jednak większość ludzi nie jest chętna, by tak czynić. W ten sposób duch Antychrysta otrzymuje władzę, ponieważ wskazuje ludziom łatwiejszą drogę. Werset 10 mówi: w przypadku tych, którzy giną, Antychryst użyje wszelkiej formy nieprawości, aby oszukać ludzi, którzy usłyszeli Ewangelię teraz w czasie łaski. No to więc któż ma zginąć? Bo ci, którzy usłyszeli, to chyba my wszyscy tutaj teraz, jak jesteśmy. To jest bardzo ważne pytanie, któż ma zginąć. To jest to pierwsze pytanie być może na tym teście naszym dzisiaj i codziennie. Ja zadaję sobie to pytanie, kto? Czy ja mogę dzisiaj zginąć? Czy ty możesz dzisiaj zginąć? Podobnie w tamtych czasach, kiedy apostoł Paweł, tak jak i dzisiaj, nauczał, tak Słowo Boże jest jeszcze aktualniejsze niż wtedy i mówi do nas, podaje nam wskazówki, ostrzega, że ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy. Jak to jest? Grzech jest powodem rozdzielenia, jakie powstało między Bogiem a ludzkością. Kiedy grzech jest przezwyciężony i odłożony, jednoczymy się z Bogiem.
Duch Antychrysta pozwala żyć w grzechach, które nas oddzielają od Boga, pokrywając ich na przykład tolerancją, miłością i wolnością. Tak dzisiaj się rozwija ten świat. Miłość, tolerancja, wolność, przyzwolenie. To się dzieje. Ale jeżeli większość ludzi żyje w grzechu, na przykład w jakiejś niewierności, to dzisiejsze systemy, dzisiejszy świat zmienia się tak bardzo, że nawet dostosowuje swoje ustawy i prawo, by wyjść naprzeciw tym zmienionym poglądom. Nie odróżnia się tego, co dobre, od tego, co złe, jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu. I podobne rzeczy dzieją się już też oczywiście w zborach, w kościołach. Mogą być to chyba takie rzeczy, które... Nieczystość i grzech otrzymują przyzwolenie, by żyć i być coraz bardziej, odchodzić od Boga. I właściwie to jest największym zamiarem szatana dzisiaj i antychrysta działającego w duchu, żeby robić wszystko, żeby nas odciągać od Boga. Większość ludzi poddaje się temu duchowi, ponieważ on daje im taką możliwość, by żyli przyjemnie, bez złego, nieczystego sumienia. Człowiek staje się coraz bardziej samodzielny i jest kierowany więcej przez swoje własne ego. Nam jako ludźmi wierzącymi powinna kierować czystość jako owoc stałej harmonii z Bogiem. Jak mówi piąty rozdział, Słowo Boże zawarte w piątym rozdziale, ósmym wersecie Ewangelii Mateusza. Błogosławieni czystego serca, bo oni zobaczą Boga. W moim rozumieniu ludzie, którzy miną się z prawdą, będą to ludzie, którzy w życiu duchowym kierują się uczuciami i emocjami. Będą to ludzie, którzy mieli szansę przyjąć Ewangelię i którzy ją świadomie odrzucili. A Bóg wystawi ich na działanie oszustwa. Jak wiemy, Bóg będzie poddawał i poddaje nas przeróżnym próbom, żeby tylko ci, którzy wytrwają w prawdzie, żyli razem z Nim już całą wieczność. W niebie z całą pewnością nie znajdą się osoby przypadkowe, tylko wytrwali, tylko najlepsi, ci, którzy dali siebie, którzy biegli, którzy podobnie jak sportowcy trenowali, jak mówi, tak mówią wersety 24 i 27 w 9 rozdziale 1 listu do Koryntian. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, który uderza w próżnię. Raczej surowym dla siebie trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem głosząc innym sam nie okazał się niewypróbowany. Dopóki istnieje Kościół, dopóty istnieje prawda w Chrystusie, a Chrystus jest głową Kościoła, a w Kościele działa Duch Święty, a Duch Święty działa przez Boże Słowo, które jest nam dane w obfitości, dostępne, zwiastowane, to mamy możliwość pozostać przy prawdzie. Ale są też pewne warunki. Kiedy Pan Jezus w niedługim czasie miał opuścić uczniów swoich, przekazał obietnicę przyjścia Ducha Prawdy. I tam jest jeden warunek. Rozdział 14 Ewangelii Jana, wersety 15 i 17. Jaki to warunek? Jeśli darzycie mnie miłością i będziecie wypełniać moje przykazania, ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy,
którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Jeżeli darzycie mnie miłością, jeżeli darzymy dzisiaj Jezusa miłością i będziemy wypełniać Jego przykazanie i będziemy blisko, dostaniemy opiekuna. Jak mówi greckie słowo parakletos, czyli kogoś, kto jest u naszego boku i niesie pomoc stale. Wszystko to, co się dzieje jednak dookoła nas, dzisiejszy świat już przygotowywany na to, co ma nastąpić, to widzimy, to słyszymy i mamy świadomość tego, że te czasy są coraz bliższe. Celem szatana jest oddzielenie nas od Boga. Doprowadzi do tego poprzez nakłanianie nas, byśmy coraz bardziej i bardziej miłowali świat. Jest nazwany Bogiem w końcu tego świata. Zaślepia umysły, sprawia, aby światło Ewangelii było przyciemnione. Drugi list do Koryntian, 4:3-4. A jeśli nawet głoszona przez nas dobra nowina jest zakryta, to jest tak w przypadku tych, którzy giną, niewierzących, których umysły zaślepił Bóg tego wieku, aby nie dotarło do nich światło dobrej nowiny w chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Troska o ten świat, taka nasza czasami personalna troska, o ten świat może przyjąć całkiem nasza i taka ludzkość. Teraz walczymy o ten świat, żeby się za szybko nie skończył. Może przyjąć taki pobożny wygląd i być wyjaśniana wieloma rozsądnymi myślami. I to też może być, chociaż szatan jest takim niezwykłym ekspertem, jeśli chodzi o to, jak nam podsunąć coś, co jest nam wyjątkowo niezbędne, jak potrzebujemy to, czy potrzebujemy tamto, czy coś jest absolutnie wręcz konieczne. W ten sposób nasze zmysły i czas bardzo często jest zajęty, a Bóg staje się coraz bardziej odległy. I właśnie w ten sposób wiele osób, które kiedyś gorliwie służyło Bogu, odpadło. I to one zginą. Jak mówi Słowo Boże w Rzymian 3:13. Czy zatem to, co dobre, doprowadziło mnie do śmierci? Nie. To właśnie grzech, aby okazać się tym, czym jest, posłużył się rzeczą dobrą i spowodował moją śmierć. Przykazanie odsłoniło całą brutalność grzechu. Ale jest jeszcze oblubienica, jest Kościół, który nie odtrąca Ewangelii, nie odtrąca dobrej nowiny, nie odtrąca miłości prawdy Chrystusowej. My jako Kościół wierzę i jesteśmy zainteresowani i walczymy z tym na co dzień, aby walczyć z grzechem, aby wzrastać, aby biec i o to, aby jednoczyć się na co dzień z Bogiem. Oni nie zostaną zwiedzeni. Oblubienica nie zostanie zwiedzona, ponieważ bardzo czujnie i rozpatrując każdego ducha, który by tolerował grzech, będzie gotowa na to, żeby rozpoznać Antychrysta. Będzie gotowa na to, by zdemaskować jego działanie i poznać, kim on rzeczywiście jest. Jednak werset 11 mówi o tym, że właśnie dlatego Bóg wystawia ich, czyli tych, którzy giną, tych, którzy odrzucili, tych, którzy być może mają jeszcze czas na tak zwaną bliskość, na prawdziwe naśladowanie Jezusa. Nasz tekst mówi o tym, że właśnie dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa i czyni to, aby uwierzyli kłamstwu. Ostry obłęd, mówi tłumaczenie Biblii Warszawskiej, aby uwierzyli kłamstwu. Bóg ześle ostry obłęd. Wiemy, jaki był Bóg. Wiemy, jak działał.
Wiemy, ile sądów już dokonał i gdzie to były słowa, które mnie jakoś tak wyjątkowo dotykają. Jeżeli Bóg zsyła ostry obłęd, aby uwierzyli kłamstwu, to jest szok. To jak z tego wybrnąć? To w ogóle nie ma możliwości. Jak już Bóg zsyła ostry obłęd, czyli przestajemy być chronieni w tym momencie. Wręcz przeciwnie. Mamy ukierunkowane działanie, abyśmy uwierzyli kłamstwu. Jak to możliwe? Jak mówi Słowo Boże, walka, która toczy się tutaj na świecie, ona toczy się przeciwko krwi i ciału. Oraz tym, że walczymy ze zwierzchnościami, siłami gdzieś na wysokości nieba. Tak mówi 12 werset 6 rozdziału listu do Efezjan. I prawdą jest, że dzisiaj przecież wcale nie jest super łatwo naśladować Jezusa codziennie. Mamy różne chwile, różne momenty. Natomiast Słowo Boże przestrzega nas, że będzie jeszcze ciężej. Kiedy szatan z kolei, bo teraz walczymy z siłami gdzieś na wysokości nieba, ale będzie taki moment i Słowo Boże przestrzega przed tym, że szatan zostanie strącony z nieba i wiedząc, że ma niewiele czasu, zapała szczególnym gniewem i będzie chciał wywrzeć ten gniew, tą złość na jak największej liczbie osób, szczególnie przeciwko Izraelowi. Ziemia wtedy stanie się siedzibą demonicznej armii ze swoim wodzem na czele, szatanem. Objawienie Jana mówi o tym, 12 rozdział, 12 i 13 werset. Dlatego wesel się niebo i wy, którzy w nim mieszkacie, a biada ziemi i morzu, stąpił do was diabeł. Pała on wielkim gniewem, świadom, że czasu ma niewiele. Gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła mężczyznę. Zaczął prześladować kobietę, czyli Izrael jako matkę Jezusa. Bracia i siostry, teraz mamy Ducha Świętego. Mamy pokój, mamy wolność wyznania, wolność spotykania się, może z pewnymi ograniczeniami co do osób tego. Jednak ja się zacząłem zastanawiać, czy aby w pełni z tego korzystamy. Zadaję sobie to pytanie, czy ja w pełni dzisiaj z tego korzystam, z tego czasu łaski. Czym są dzisiejsze ograniczenia, patrząc na to, na tekst Słowa Bożego? Czym są dzisiejsze ograniczenia, które wywołują tak wiele emocji, tak wiele nerwów, tak wiele podziałów, tak wiele niewłaściwego języka, tak wiele złości, tak wiele gniewu w odniesieniu do tego, co działo się jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy naprawdę było dużo gorzej, kiedy była okupacja, kiedy była druga wojna światowa, kiedy naprawdę było źle. Dzisiaj mamy czas i dzień, by trwać i wzrastać duchowo. Dzisiaj jest dzień, abyśmy przyjęli miłość prawdy. Dzisiaj jest czas na owoce Ducha Świętego. To, co wydarzy się po pochwyceniu Kościoła, będzie strasznym okresem. Jak mówi Słowo Boże, szatan ze swoją armią i wszystkimi możliwymi podstępami, zasadzkami, cudami, obłędem będzie działał na zasadzie totalnej inwigilacji, totalnej manipulacji. Czegoś, czego nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Już dzisiaj nie wiadomo, który kanał włączyć, żeby co obejrzeć. I to jest taka manipulacja na razie informacjami tu i teraz, ale to będzie zupełnie na innym poziomie. Jak mówi Słowo Boże, 1 Piotra, 8 werset 5 rozdziału. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł krąży dookoła niczym ryczący lew wypatrujący łupu. To się dzieje tu i teraz. Czas, w którym naprawdę nie będzie można kupować, sprzedawać, dopiero nastąpi. Ci, którzy się zbuntują i nie przyjmą znamienia bestii, oczywiście będą odrzuceni, będą wegetować, będą pozbawieni środków do życia, nie będą mogli mieć udziału w żadnym normalnym funkcjonowaniu otaczającej rzeczywistości.
żadnego korzystania z żadnych kin, basenów, teatrów, podróżowania, nic. Wszystko to będzie możliwe tylko wtedy, kiedy dokona się oczywiście pewnego wyboru. Wówczas przyjmą człowieka niegodziwości jako Boga, przyjmując również znamie bestii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sytuacja, kiedy Bóg ostrzega w swoich słowach i wystawiał na działanie oszustwa, to w sytuacji objawienia się Antychrysta nie daje już żadnych szans na zbawienie dla tych, którzy świadomie odrzucili prawdę. To mówi werset 12. I aby przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę i znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. Natomiast proponuję jeszcze, żebyśmy zajrzeli do listu Pawła do Rzymian, i w którym znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie potrzebują Ewangelii, bez której zgubieni spotkają się z gniewem. To już było bardzo dokładnie opisane. List świętego Pawła do Rzymian. Przeczytajmy może razem. Pierwszy rozdział od 18 wersetu do 32. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata. Przemawia w Jego dziełach wyraźnych, przecież i widocznych, tak że nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu, mnożąc wątpliwości. Stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg wysłał ich na pastwę rządz ich własnych serc. Dalecy od czystości bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Twórcy, godnemu chwały na wieki. Amen. Dlatego właśnie Bóg wydał ich na pohańbienie. Ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne. Podobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do kobiety i oddali się współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się bez wstydu i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne. Dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu niezdolnego do trafnych ocen. Także czynią to, co nieprzyzwoite. Oni, ludzie pełnej, przeróżnej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, zazdrości, chęci mordu, niezgody, podstępu, złośliwości, plotkarstwa, oszczerstwa, ludzie nienawidzący Boga, zuchwiali, zarozumiali, promujący samych siebie, wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom, nierozumni, niesumienni, nieczuli, bezlitośni. Ludzie ci poznali słuszny wyrok Boga, wiedząc, że ci, którzy wspomniane rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to nie tylko sami się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy postępują podobnie. To jest obraz również dzisiejszego świata. I aby przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę. Osądzeni. Tak jak wspominałem, czy aby będzie to pierwszy sąd Boży? Oczywiście nie.
Bóg sądzi już ku przestrodze wielokrotnie i zapowiada kolejne sądy. Pan Jezus również przestrzega. Kiedy mówił o przejściu Królestwa Bożego w Ewangelii Łukasza w rozdziale 17, w wersetach 26-30. I tak było za dni, gdy żył Noe. Tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop i wszyscy zginęli. Podobnie było za dni Lota. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień siarką i wszyscy zginęli. Tak właśnie będzie w dniu, gdy zjawi się Syn Człowieczy. Z omawianego fragmentu wersetu wynika wyraźna kolejna zapowiedź kary, sądu Bożego. Co gorsze, co straszne, co przerażające właściwie, jest to prawda, która mówi, że jeśli w czasie łaski ludzie, którzy, tak to rozumiem, którzy usłyszą Ewangelię, ale jej nie zaufają, nie zaufają Jezusowi, nie uwierzą Bożemu Słowu, nie będą mieli kolejnej szansy. To jest bardzo, bardzo poważna prawda dla tych, którzy dzisiaj myślą, że jeszcze mają czas, że jeszcze mogą chodzić do kościoła, że w razie, jak się nie uda przed pochwyceniem, to się uda po pochwyceniu. Ale tak nie będzie. Jeśli dzisiaj świadomie pozwalamy sobie na wymówki i na odstępstwo, to Słowo Boże mówi, że nie masz szans po świadomym odrzuceniu poznanych prawd Bożych na kolejny ratunek. Bóg nie pozwala i nie pozwoli szydzić siebie i się naśmiewać. I czemu tak jest? Tylko, że ludzie tego dopuszczają. Czemu człowiek nie chce uwierzyć w Boga? Kiedy myślałem, kiedy ta myśl krążyła mi po głowie, to nie ukrywam, że był taki czas, kiedy ja myślałem dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Chodziłem do zboru i miałem jeszcze czas. Dzisiaj jest to naprawdę taka myśl, która powinna mocno rozbrzmiewać w tych głowach. Dzisiaj to jest to pytanie tego testu, gdzie jesteśmy i jakich dokonujemy wyborów. Bo to my decydujemy, to jest nasz wybór. Dzisiaj to jest nasz wybór. Człowiek nie chce uwierzyć, jak już został dotknięty, bo mówimy o tych ludziach, którzy zostali, czy już poznali, czyli już mieli tę możliwość. Ale jest tak, że dokonują złych wyborów. Ten świat staje się tak atrakcyjny, przecież jest tak wiele do zrobienia. Ludzie się nie chcą ograniczać. Przecież jeszcze trzeba pojechać gdzieś, zarobić, nie wiem. Szczególnie kiedy jest się młodym. Młodzi trochę inaczej myślą. Ten mój czas głupoty był wtedy, kiedy byłem znacznie młodszy. A co najważniejsze, pójście za Chrystusem ma przecież swoją cenę. Zasada jest prosta. Jeżeli ja chcę mieć wszystko w Jezusie, to muszę zostawić wszystko, co jest na tym świecie i najważniejsze. Ja. Jak to zostawię, to wtedy mogę mieć wszystko w Jezusie. Jeżeli ludzie teraz nie uwierzą w Pana Jezusa, później już uwierzą tylko w Antychrysta. Czy to oznacza, że po pochwyceniu, kiedy będzie sąd Boży nad tymi, którzy giną, czy już nikt więcej się nie nawróci? Nie. Będą jeszcze tacy, którzy się nawrócą. Słowo Boże mówi w objawieniu Jana, podaje, że w wielkim ucisku będzie zbawionych na przykład 144 tysiące Żydów.
i że oni staną się posłańcami Królestwa Bożego na całej ziemi. I oni, świadcząc poganom, będą świadczyć poganom, którzy nigdy nie usłyszeli jasnego zwiastowania Ewangelii i nigdy świadomie nie odrzucili Jezusa. Jednak ten werset 12 jeszcze przypomina mi, że tak na zakończenie, pewną przypowieść. Przypowieść o wielkim przyjęciu. Jak zobaczyłem tą listę, to mi się jeszcze bardziej utwierdziła. Bo mówię wam, żaden z tych, którzy, Łukasza 14:24, bo mówię wam, żaden z tych, którzy wcześniej zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu. Co to oznacza? Oznacza to, że może kiedyś mogłeś otrzymać zaproszenie, może była taka lista, w Królestwie Bożym, ale może tak być, że ta lista się zmieni. I ta moja myśl jest też taka, że ten egzamin, to przemyśliwanie tego dzisiaj, zupełnie nie w formie straszenia, bo ja nie miałem takiego zamiaru, natomiast to Słowo Boże w tych wersetach wyraźnie i dobitnie mówi, co się wydarzy, to tym bardziej chciałbym być i wykorzystać to zaproszenie. Czy ja będę na liście gości na to wesele? Czy mając taki czas, dostęp do Ducha Prawdy, obfitości Słowa Bożego, czy ja z tego korzystam? Czy ja naprawdę biegnę? Czy ja przypadkiem nie stosuję żadnych wymówek względem posłuszeństwa Słowu Bożemu? Bądźmy na tej liście, bracia i siostry. Jest czas obfitości, jest czas łaski, nie czas na kłótnie i na to, czemu tak łatwo i tak łatwo się poddać temu, co się dzieje. I też i to smutne, ale też w środowiskach wierzących. Ale my mamy konkretne wskazówki i konkretnego opiekuna, parakletos. Korzystajmy z Ducha Prawdy, trwajmy blisko, zapłaćmy tą cenę i bądźmy na liście na wielkie przyjęcie. Amen.